25 listopada wspominamy błogosławionych małżonków Aloisego Quattrocci i Marię Corsini. Wspominane dziś małżeństwo Quattroccich jest pierwszą beatyfikowaną parą małżeńską. Tej doniosłej uroczystości 21 października 2001 roku przewodniczył święty Jan Paweł II, świętując 20-lecie ogłoszenia adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, mówiącej o roli rodziny w życiu chrześcijańskim. Wspólna beatyfikacja stała się wyraźnym potwierdzeniem prawdy, że małżeństwo jest drogą do świętości, tak dla mężczyzny jako ojca, jak i dla kobiety w roli matki. Aloisy Bertram Quattrocci urodził się w Katanii 12 stycznia 1880 roku. Do gimnazjum uczęszczał w Anconie. W 1891 roku rodzina przeniosła się do Rzymu, gdzie Aloisy podjął studia prawa na Uniwersytecie Sapienza. Po ukończeniu nauki został adwokatem. Obejmował coraz to wyższe, prestiżowe stanowiska w instytucjach państwowych. Zawsze jednak zachowywał dystans do bieżących walk politycznych. W 1939 roku odrzucił propozycję objęcia urzędu adwokata generalnego, a w roku 1948 odmówił startowania w wyborach do Senatu. Profesjonalizm i szacunek, jaki zyskał sobie w sferach rządowych, pozwalały mu służyć wielu osobom mądrą radą. Już od wczesnych lat codziennie uczestniczył z całą rodziną we mszy świętej. Rodzina wspólnie modliła się także na zakończenie każdego dnia. Był aktywnym apostołem. Dzięki świadectwu Aloisego wielu jego kolegów wróciło do wiary. Zaraz po wojnie wraz z żoną Marią Corsini zaangażował się w ruch Odrodzenie Chrześcijańskie oraz Front Rodzinny. W życiu rodzinnym szedł drogą codziennego uobecniania zasad Ewangelii, które wraz z żoną wspólnie zaszczepiali dzieciom. Pragnąc pogłębić swoją wiedzę, systematycznie uczęszczał na wieczorowe kursy teologii dla świeckich na Uniwersytecie Gregoriańskim i uczestniczył w spotkaniach poświęconych kulturze religijnej. Zmarł w Rzymie 9 listopada 1951 roku. Tak wspominała go żona. Mój kochany, wspominam wszystkie szczęśliwe chwile, którymi się rozkoszowałeś do końca życia. Żadna z tych chwil nie przeszła niezauważona przez Ciebie. Za każdą z nich składałeś dziękczynienie Panu Bogu. Pamiętam zmartwienie w chwilach choroby czy innego niebezpieczeństwa, radość z mego uratowanego życia, które było wszystkim dla Ciebie. Coraz bardziej Cię podziwiałam za to, że z wielką godnością i szlachetnością wznosiłeś się ponad nędzę i ambicje ludzkie. Zwyciężałeś dzięki miłości bliźniego. Okazałeś pogodną pobłażliwość i dobroć człowieka sprawiedliwego, którym kieruje miłość Boga i człowieka. Maria Ludwika Corsini urodziła się we Florencji 24 czerwca 1884 roku. Rodzice, podobnie jak rodzina jej przyszłego męża, zdecydowali się osiąść w Rzymie. Maria była ich jedynym dzieckiem. Wielką rolę w jej wychowaniu, a później w kształtowaniu jej dzieci odegrali dziadkowie. We wrześniu 1897 roku Marysia przystąpiła do pierwszej komunii świętej, przygotowana do tego wydarzenia podczas rekolekcji zamkniętych u sióstry Dzieciątka Jezus. To doświadczenie pozostawiło w niej trwały ślad. W szkole miała szczęście spotkać nauczycieli o wybitnej kulturze, którym zawdzięczała wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Ukończyła szkołę handlową. Wyróżniała się nieprzeciętną inteligencją. Już w szkole średniej rozwinęła zdolności pisarskie, które wykorzystała później w publikacjach katolickich. Nie mając jeszcze 18 lat, zadebiutowała szkicem na temat pszczoły Rucelliego. Wkrótce pisarstwo Marii zaczęło odzwierciedlać rozwój jej duchowości. Już w 1912 roku oddała do druku pierwszy esej poświęcony problematyce chrześcijańskiej rodziny i wychowywaniu dzieci, Matka a problem współczesnego wychowania. Kiedy w roku 1913 po raz czwarty zaszła w ciążę, wywiązały się komplikacje uważane wówczas za zagrażające życiu matki i dziecka, a lekarz zaproponował jej aborcję. W porozumieniu z mężem stanowczo odrzuciła tę propozycję. Oboje postanowili zaufać oraz poddać się woli Boga i zwrócili się z modlitwą do Matki Bożej.
W kwietniu 1914 roku, w 8 miesiącu ciąży, przyszła na świat ku ogromnej radości rodziny, wymodlona i wbrew ludzkim kalkulacjom zdrowa druga córka, Henrietta. Podobnie jak mąż, Maria działała w Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeniach, oddawała się także pracy charytatywnej, zwłaszcza opiece nad chorymi. Towarzyszyła im w pielgrzymkach do Lourdes i Loreto. Zmarła 14 lat po mężu w roku 1965. Przeżyła 81 lat. Maria i Alojzy byli rodzicami czworga dzieci: Filipa, Stefani, Cezarego i Henriette. W uroczystości beatyfikacji uczestniczyło ich troje dzieci: 95-letni Filip, ksiądz Tarcisio, 92-letni Cezar, ojciec Paolino, trapista, 87-letnia Henriette. Brakowało Stefani, siostry Cecilii Benedyktynki, zmarłej w 1993 roku. Henriette wybrała życie samotnej, konsekrowanej osoby świeckiej. Na ręce biskupa złożyła śluby podobne do Instytutów Życia Konsekrowanego. Skończyła historię sztuki i uczyła w rzymskich szkołach. Poprzez ten uroczysty akt kościelny, mówił podczas beatyfikacji święty Jan Paweł II, chcemy ukazać przykład pozytywnej odpowiedzi na pytanie Chrystusa, odpowiedzi danej przez dwoje małżonków, którzy żyli w Rzymie w pierwszej połowie XX wieku, wieku, w którym wiara w Chrystusa wystawiona była na ciężką próbę. Nawet w tych trudnych latach małżonkowie Alojzy i Maria utrzymali zapalone światło wiary, światło Chrystusa, przekazali je swym czworgu dzieciom, z których troje jest dziś obecnych w bazylice. Małżonków dotkniętych dramatem separacji, choroby czy przedwczesnej śmierci żony lub męża, papież zachęcił do ufnego zwracania się do Boga. Papież wezwał, by tak jak Kościół w trudnościach ich wspiera, i oni wspierali posługę Kościoła. Dziękuję wam, mówił papież, drogie rodziny, za wsparcie, jakiego i mnie udzielacie w mojej służbie Kościołowi i ludzkości. Codziennie zanoszę modlitwy do Pana, aby dopomagał tak licznym rodzinom zranionym biedą i niesprawiedliwością oraz by im dopomógł wzrastać w cywilizacji miłości. Liturgiczne wspomnienie błogosławionych małżonków wyznaczono na dzień 25 listopada w rocznicę zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionych małżonków Alojzego i Marii, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie eleison.